ogłaszaliśmy tę miliardową inwestycję. Oddaję panu głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowny panie ministrze, panie wojewodo, państwo parlamentarzyści i samorządowcy, a nade wszystko wszyscy uczestnicy tej konferencji, tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj, ponieważ chętnie rozmawiam o gospodarce, o zmianach w gospodarce i o tym, w jaki sposób Polska może się przyczynić do tej kolejnej wielkiej rewolucji przemysłowej w szerokim rozumieniu tego słowa, ale jednocześnie też w jaki sposób Polska może skorzystać z tej rewolucji. I może od tego zacznę. Dosłownie jednominutowa panorama historyczna. Polska nie bardzo mogła ze względu na nasze losy skorzystać z trzech wcześniejszych wielkich rewolucji przemysłowych, tej pierwszej maszyn parowych, bo traciliśmy wtedy niepodległość, potem tej drugiej chemiczno-przemysłowej z końca XIX roku, staraliśmy się odzyskać naszą niepodległość, potem tej kolejnej, trzeciej telekomunikacyjnej lat 60., 70., 80., wczesnoinformatycznej, ponieważ byliśmy częścią bloku sowieckiego. I to koniec historii, przeskakujemy do teraźniejszości. Dzisiaj po raz pierwszy w naszej historii mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego, globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać. Skorzystać dlatego, że w Polsce zgromadziło się ogromnie dużo talentów, talentów informatycznych, programistów komputerowych, inżynierów, software developerów, ale także specjalistów od cyberbezpieczeństwa. I na tym na moment się teraz zatrzymam, na tym aspekcie, ponieważ to będzie pewne uproszczenie, ale właśnie wojna na Ukrainie uświadomiła nam z całą mocą, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo, jak ważne jest zabezpieczenie przed zalewem fake newsów, przed tymi wszystkimi propagandowymi trikami, w których Rosja tak doskonale niestety celuje. I dlatego po pierwsze chcę podziękować wszystkim naszym sojusznikom, najpierw sojusznikom politycznym, czyli całej wspólnocie transatlantyckiej. Polska jest zresztą wielkim, ważnym spoiwem wspólnoty transatlantyckiej. Polska jest zarówno bardzo proeuropejska, my Polacy doskonale to wiemy, ale niektórzy tutaj może jeszcze nie do końca są tego świadomi, jak również proamerykańska. A cóż ważniejszego dla porządku całego świata, jak dalsza, bardzo ważna rola właśnie wspólnoty transatlantyckiej w utrzymaniu pokoju, stabilności i zabezpieczeniu odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego. Wśród naszych sojuszników niech mi będzie wolno wyróżnić tych amerykańskich, którzy ręka w rękę z nami działają. Po pierwsze, przy utrzymaniu, przy przywróceniu pokoju w tej części świata, a po drugie na niwie gospodarczej w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego i wykorzystaniu także dla dobra Polski, dla Polaków, wszystkich dobrodziejstw rewolucji cyfrowej, czyli tej czwartej rewolucji przemysłowej w szerokim rozumieniu tego słowa, w trakcie której właśnie jesteśmy. Z bardzo wieloma firmami współpracujemy, ale kilka lat temu rozpoczęliśmy w Polsce, tutaj część uważnych obserwatorów działań gospodarczych naszego rządu na pewno to dostrzegła, projekt chmurowy razem z firmą Microsoft, Polskim Funduszem Rozwoju i bankiem PKO BP. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, aby ten projekt przyspieszył, ponieważ technologie chmurowe, pewnie nie wszyscy są ich ekspertami, ja na pewno nie, do takich się nie zaliczam, ale co nieco o nich wiem i coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Do takich firm należy Microsoft i dziękuję bardzo
pani prezes za naszą krótką rozmowę przed kongresem dzisiejszym, a także będziemy później mieli po kongresie rozmowy z kierownictwem firmy Microsoft o dalszych inwestycjach. No i właśnie nie chcę mówić wszystkiego, nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ponieważ to leży w kompetencjach firmy, ale bardzo się cieszę i naprawdę dziękuję firmie Microsoft, jednej z najbardziej znanych marek na całym świecie, za zaufanie dla Polski, polskiego rządu, za to, że tak wiele inwestycji, zwłaszcza z tą ostatnią, która stawia Polskę w centrum regionu, jest lokowany właśnie w Polsce. To najlepszy dowód na to, że Polska jest magnesem dla inwestycji amerykańskich. Nie tylko tych wielkich przemysłowych, o których ostatnio więcej mówiłem. Westinghouse, GE, Hitachi razem z Syntos i Orlen, czyli nowe inicjatywy związane z małymi reaktorami jądrowymi. Nie tylko te wielkie inwestycje zbrojeniowe. O jednej z nich przed chwilą mówiłem w Gliwicach. To także polski wielki, bardzo ważny zakład przemysłowy, serce przemysłu śląskiego, który z całą pewnością będziemy nie tylko utrzymywać, ale rozwijać. To nie tylko wielkie inwestycje w przemysł samochodowy, jakże ważny tutaj dla Śląska, ale to właśnie potężne inwestycje w informatyczne, w przemysł informatyczny, w bardzo szeroko rozumiany przemysł informatyczny, który staje się na naszych oczach kolejną wielką, gigantyczną kompetencją i miejscem pracy dla wielu talentów, nie tylko zresztą z Polski. I szanowni państwo, drodzy przedsiębiorcy, uczestnicy kongresu, rząd Prawa i Sprawiedliwości doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest przyciąganie talentów. Dlatego tak cieszę się, że poprzez nasze inicjatywy, które rozwijamy tutaj w Polsce, inicjatywy, które rozwija pan minister Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, że poprzez te inicjatywy możemy przyciągać firmy, które są znane na całym świecie. Firmy, o które bardzo często toczy się zażarta walka pomiędzy różnymi państwami. Powiem to wprost. I dlatego tak bardzo cieszę się z tej inicjatywy Microsoft, która dzisiaj tutaj w Polsce ze Śląska jest ogłaszana, ponieważ te perspektywy na pewno będą bardzo dobre dla rozwoju polskiego przemysłu informatycznego. Ale proszę mi pozwolić również ogłosić tutaj stąd kolejną inicjatywę. Otóż zależy nam bardzo, aby także instytucje centralne część swojej działalności, przynajmniej część swojej działalności, lokowały w innych ośrodkach. I tutaj w Katowicach na Śląsku ulokowane będzie centrum informatyczne, część przetwarzania danych, część budowy baz danych Komisji Nadzoru Finansowego. Potężnej instytucji finansowej, nadzorcy rynku finansowego. To kolejna bardzo ważna, bardzo dobra wiadomość dla Śląska i będę mówił o niej jeszcze szczegółowo w kolejnych tygodniach, kiedy będziemy już znali wszystkie szczegóły, ale chcę ją dzisiaj tutaj z Kongresu Europejskiego, Kongresu Gospodarczego, tę dobrą wiadomość dla Śląska również przekazać. Szanowni państwo, wobec potężnych wrogów i przeciwników, jakim jest Rosja, wobec potężnych konkurentów na Dalekim Wschodzie, musimy budować silne alianse międzynarodowe, silne sojusze międzynarodowe. Do takich sojuszy należy przede wszystkim sojusz transatlantycki, czyli Unia Europejska, Europa, Zjednoczone Królestwo, przede wszystkim we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. I tylko połączenie naszych potencjałów, wielkich talentów, ale także pierwszych osiągnięć chmurowych, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i kolejnych wielu obszarów o charakterze uczenia się, uczących się maszyn, uczenia się poprzez maszyny, wprzęgania ich w rozwój przemysłu 4.0. Tylko poprzez współpracę możemy utrzymać nasze przewagi konkurencyjne, możemy rozwijać przewagi konkurencyjne i tworzyć miejsca pracy. Ja o tworzeniu się miejsc pracy mogę tak śmiało mówić tutaj na Śląsku i tu w Polsce,
ponieważ, szanowni państwo, Polska ma drugie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Jeden z najniższych poziomów bezrobocia na całym świecie. Kto by przypuszczał kilkanaście lat temu, w czasach naszych poprzedników, kiedy Polska miała bardzo wysokie bezrobocie, kiedy tutaj na Śląsku bezrobocie również szalało. Dziś województwo śląskie jest bodaj drugie lub trzecie wśród wszystkich województw polskich co do poziomu bezrobocia, ale po tej dobrej stronie mocy. Jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej Polsce. A więc otwieramy się dalej na inwestorów, na inwestycje, przyciąganie talentów, ale także będziemy tworzyć najlepsze możliwe warunki do rozwoju dla przemysłu informatycznego nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej i w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. A na dowód tego, że nasza strategia jest strategią sukcesu, niech świadczą te liczby, które pokazują na wzrost działalności przemysłowej, informatycznej, Business Process Outsourcing, Shared Services Centers i inne tego typu działy gospodarki narodowej, które się w ostatnim czasie znakomicie rozwijają. Są lata, w których ten rozwój jest po prostu dwucyfrowy. Kiedy gonimy do przodu, wyprzedzamy innych, ściągamy nowych inwestorów, ściągamy talenty z kraju, z zagranicy, po to, aby Polska była najlepszym miejscem do pracy i do życia w Europie. I szanowni państwo, to nie byłoby możliwe bez partnerów międzynarodowych. Ja cieszę się z każdego wielkiego sukcesu polskiego. Cieszę się, że są przedsiębiorcy polscy tutaj na Śląsku, którzy znakomicie rozwijają produkcję w Polsce. Ale Polska nie może i nie chce być systemem autarkicznym, systemem wyodrębnionym. Nie chcemy być Białorusią, bo widzimy doskonale, jak to się kończy. Polska jest i będzie coraz bardziej wprzęgnięta w system naczyń połączonych gospodarki globalnej i my się tego nie boimy. My wierzymy w talenty polskie. Udowodniliśmy to przez ostatnie 5-7 lat, że potrafimy na wysoce konkurencyjnym rynku odnosić sukcesy. To się dzieje na naszych oczach. A więc Polska jako część wielkiej przebudowy świata. I na koniec o tej przebudowie świata. Szanowni państwo, pandemia uświadomiła wielu prezesom międzynarodowych korporacji i wszystkim premierom i prezydentom, zwłaszcza z krajów demokratycznych, krajów wolnego świata, że coś poszło w tym procesie globalizacji nie tak. Że uzależnienie od wielkich, potężnych, konkurencyjnych obszarów gospodarczych musi mieć swoje granice. Stąd dużo ostatnio dyskutujemy o reshoringu, nearshoring, friendshoring. Ja lubię to określenie friendshoring. Tak, Polska jest przyjaznym krajem dla wszystkich wielkich międzynarodowych firm, a także średnich i mniejszych, polskich i zagranicznych, które chciałyby przebudować swoje łańcuchy dostaw, łańcuchy produkcji. Polska jest najlepszym miejscem do relokowania takich poszczególnych fragmentów lub całości łańcuchów produkcji właśnie dlatego, że nie tylko jest krajem bezpiecznym. Jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów świata. Wystarczy popatrzeć na różne rankingi. Postaram się w najbliższym czasie umieścić na moich stronach jakieś porównania, żeby nie być tutaj gołosłownym. Krajem bezpiecznym, krajem talentów, krajem, który poprzez mechanizm specjalnej strefy ekonomicznej tworzy idealne, optymalne warunki dla inwestorów krajowych i zagranicznych do rozwijania biznesu. I dlatego, szanowni państwo, jestem bardzo optymistycznie nastawiony również do przyszłości. Choć burza wokół nas, my pokazaliśmy, że można przetrwać tę zimę, która miała pogrzebać Polskę, która miała stanowić płotek nie do przeskoczenia. Przeszliśmy przez te trudne miesiące prawie że suchą stopą. Ochroniliśmy w dużym stopniu polskie społeczeństwo, polskie miejsca pracy po raz kolejny. I dlatego patrzę dzisiaj z ostrożnym optymizmem w przyszłość, bo coraz więcej rozmów z inwestorami krajowymi i międzynarodowymi podpowiada mi, że Polska będzie wielkim centrum produkcyjnym Europy. I
Cieszę się, że wielu przedsiębiorców polskich skorzysta na tym ogromnie, a w ślad za tym skorzystają z tego wszystkiego polscy pracownicy. Wynagrodzenia polskich pracowników będą rosły. Konkurencyjność polskiego pracownika będzie również szła do góry, a to oznacza dobry model rozwoju gospodarczego. Pozytywne sprzężenia zwrotne. Więcej kapitału, nowoczesnych technologii, więcej wykwalifikowanych pracowników i szybki wzrost gospodarczy, a więc bardzo dobre środowisko, bardzo dobry ekosystem dla każdego przedsiębiorcy. Wszyscy o tym wiedzą. A ukoronowaniem tego wszystkiego niech będzie udział Polski w czwartej rewolucji przemysłowej. Tak, żebyśmy nie tylko gonili innych, ale byli razem z innymi w czołówce tych państw, które korzystają z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej. I tego wszystkim Państwu tutaj na sali, ale przede wszystkim polskim przedsiębiorcom i pracownikom serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panie premierze za tę wypowiedź, za tę szeroką perspektywę, którą pan ukazał, ale również za te słowa uznania i zachęty dla nas jako firmy do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy. Mam przyjemność teraz zaprosić i poprosić o zabranie głosu Ralfa Hauptera, szefa